Słuchajcie, dzisiaj mamy 1-2, akurat w Skodzie, wymiana łańcucha. I tylko nie nagrywałem, jakby, bo nie ma prawdy, nie ma czasu, tylko chciałem powiedzieć, słuchajcie, łańcuch niech robota, u niej nic, tylko przyjechało auto z błędem. A co najlepsze, ja tym autem jeździłem parę dni wcześniej i nie było żadnych błędów, jeździło normalnie. Słuchajcie, napinacz to był praktycznie tak wyjęty, co nie? A ten nowy, widzicie, tu jest napięte, wymienione wszystko na nowe. A łańcuchy też nie nagrałem, jak przykładałem. Słuchajcie, o grubość tego oczka, czyli zakładając śrubokręt, to grubość od tego, to jest na tym od pompy zużycie. I takie mniej więcej bardzo podobne, nie wiem, gdzie jest ten drugi łańcuch. A tu jest drugi łańcuch. O, drugi łańcuch też podobny o grubość. Jak przyłożyłem na śrubokręcie, to taką grubość, czyli jakiś wydłużony jest o taką ilość, to nie wiem, około 10 mm. A napinacz, który tu też jest, słuchajcie, on przyjechał, o, był mniej więcej tak wyjęty. Zresztą widać, bo jest brud na tym, o, tak mniej więcej był wyjęty. Ślizgom nic nie jest, po prostu zużyty jest łańcuch, napinacz wymieniam profilaktycznie, wszystko dajemy z oryginału. Bo tutaj nie ma co to rzeźbić, to się robi raz na 100 ileś tysięcy. Słuchajcie, to jest usługa za koszt jak wymiana zwykłego rozrządu pasku, więc co 100 tysięcy można, miska wyjęta, to wszystko rozłożone, jedziemy dalej z koksem. Bo tu po prostu, oj, straszne było to, ktoś nie wymienił, bo tak to by jeździło dużo dłużej. Oczywiście składamy na blokady, bo tego bez blokad nie ma szans zrobienia. No i tyle w temacie. Tu też wszystko nowe, pamiętajcie, bo tu ten napinacz od pompki, on sobie tutaj ładnie napina i będzie jeździł, więc taki to auto ma faktycznie 100 tysięcy, 105 tam na blacie. No zdarzyło się, no i tyle. Tyle w temacie. Dajcie łapę w górę, jak się podobało. Jak ktoś potrzebuje taką usługę, to też zapraszam.